Tomasz Pajączek, witam Państwa. Zapraszam na wpajęczynie pytań. Z nami Radosław Gawlik, Stowarzyszenie EkoUnia, były wiceminister środowiska. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Radosławie, z przerażeniem patrzył Pan na to, co w ostatnich dniach działo się w Biebrzańskim Parku Narodowym? Tak, z tym większym przerażeniem, że jestem świadomy tych strat, które się wiążą dla przyrody, szczególnie dla tych drobniejszych ssaków, prawda, i zwierząt, które nie są w stanie uciec, prawda, z takiego pożaru, bo większe, nie wiem, zwierzęta typu dziki, prawda, łosie, które tam są, czy sarny, czy jelenie, no one sobie pewnie poradzą, ale jeże, zające, młode zwierzęta prawdopodobnie się niestety tam upiekły, zginęły w męczarniach. Czyli bez szans na ucieczkę. Tak, nie, no, przy silnym wietrze i przy jakby tej fali ognia, no to jest no, tak jak nie, zwierzęta się też gubią. Mhm. Ale też z obawą patrzyłem dużą na to, że to są jednak torfowiska i na szczęście wygląda na to, że się tylko jakby ta zewnętrzna jakby warstwa wybiła, a nie doszło do pożaru torfowisk. To też dobrze świadczy o tych torfowiskach, że jednak tam woda jest zachowana, wilgotność jest zachowana. Mhm. Bo gdyby doszło do takiego zapłonu torfowisk, niestety to się zaczyna olbrzymi problem wtedy, bo torfowiska bardzo jakby trudno jest ugasić i one potrafią płonąć wiele, wiele miesięcy. Przyczyną tego pożaru prawdopodobnie było właśnie wypalanie traw. Skąd w ogóle taki pomysł, żeby to robić? No, to jest pomysł, który pewnie pochodzi z dawnych czasów jeszcze, jakiś atawizm nasz, prawda, palenia ognisk i użyźniania w ten sposób gleby też, prawda, czy przystosowywania gleby do takich otwartych terenów typu właśnie nieużytków do roli. No, myślę, że to wypalanie miało miejsce pewnie wieki temu. No ale dzisiaj, gdy mamy już właściwie oswojone tereny, które tereny są orne, które są łąkami, pastwiskami, a które są terenami takimi cennymi przyrodniczo, to nie powinno to mieć miejsca. Mhm. Myśmy, pamiętam jeszcze 20-30 lat temu, apelowali do ludzi i do władz, żeby zaprzestać wypalania traw. Sam podpisywałem takie apele i wystosowywałem jeszcze chyba jako poseł. Ale powiem Państwu, że najlepiej działało to, kiedy weszliśmy do Unii Europejskiej i podpalenie trawy czy łąki łączyło się z tym, że ludzie nie dostaną dopłat. I wtedy rolnika na wsi zaczął nagle pilnować i nagle skończyły się pożary. Mhm. Skończyły się pożary w większości, w takiej skali, w jakiej były. No więc tu niestety mam wrażenie, że mamy do czynienia z jakąś głupotą albo złośliwością ludzką, pewnie z tym pierwszym bardziej. Ktoś zrobił sobie ognisko i nie zapanował nad tym, prawda? No to mhm. tak to działa. A ponieważ to było z dala od terenów rolniczych, no to poszło na teren parku i no zresztą tak na to wskazują te relacje też stamtąd, mhm. że to było jakieś podpalenie. Coraz więcej osób bije na alarm, że nadciąga susza, jakiej jeszcze nie było. Pan też przyłącza się do tej grupy? Znaczy, no tu ja bym nie powiedział, że nadciąga, ona już jest, panie redaktorze. To jest susza wieloletnia, mamy cały centralny pas Polski i to pierwotnie myśleliśmy, że to jest tylko Wielkopolska i tutaj gdzieś łódzkie, prawda, tu gdzie są zagłębia węgla na przykład brunatnego, które niestety przyczyniają się też do suszy, bo odwadniają w olbrzymim stopniu teren. No ale zjawisko jakby tej suszy klimatycznej, braku opadów, podniesienia temperatury, czyli zmian klimatycznych, powodowało, że ten pas się bardzo rozszerzył i on właściwie sięga od Szczecina po Lubelskie, prawda, taki centralny pas Polski. Ale to nie wszystko, no, ten pas dowiaduje się przecież, że bo to trzeba jasno powiedzieć, że my nie widzimy tego, ale wody powierzchniowe są bardzo powiązane z wodami podziemnymi, wodami wgłębnymi. I od rolników na przykład z naszego terenu, z Dolnego Śląska, no na Pogórzu Izerskim, dowiaduje się, że 2 czy 3 lata temu zaczęły im wysychać masowo studnie, prawda? Czyli w takich gminach jak Mirsk, tutaj koło Gierczyna, ludzie na wsi po prostu w środku zimy przestali mieć, przepraszam, latem przestali mieć wodę i do zimy im się ta woda nie odnowiła. Więc to dotyka każdego i niestety no w ubiegłym roku były to Skierniewice i było 300 innych miast w Polsce, około 300 innych miast miało i gmin miało problemy z wodą.
I obawiamy się, że ta sytuacja ocieplenia klimatu, braku opadów, zła polityka, którą prowadzimy, no, w tym roku może być jeszcze gorzej. To są te powody, dla których występuje ta susza, o której rozmawiamy? Znaczy, powody są takie zasadnicze, to są powiedział może dwa, takie, żeby to jakby łatwo też spróbować posegregować. Jeden to jest ocieplenie klimatu, prawda? Czyli obiektywnie mamy mniej opadów, one są albo są nierozłożone te opady, czyli na przykład są deszcze nawalne w kilku dniach i później przez 2-3 miesiące może nie być tych opadów. Czyli klimat idzie w kierunku takiego klimatu śródziemnomorskiego, prawda? Gdzie tak to wygląda, czyli no w ogóle sucho, prawda? To są zmiany klimatyczne. Ale na to nakłada się niestety błędna polityka od lat prowadzona. Nie tylko tego rządu, ten rząd, no możemy tam dołożyć, ma swoją cegiełkę też niemałą, ale poprzednie też, polegająca na tym, że myśmy cały czas walczyli z nadmiarem wody, panie redaktorze. My odwadniamy Polskę. Jeśli chodzi o meliorację na terenach rolniczych, jeśli chodzi o, no właśnie, górnictwo już wymieniłem, prawda, dokłada swoją cegiełkę, ale też jeśli chodzi o regulacje, prostowanie rzek, pod jednym kątem w tej chwili, pod kątem żeglugi śródlądowej, kompletnie wymyślony cel, mówiliśmy o tym, ale to jeszcze możemy rozwinąć, to nie prowadzi do poprawy retencji i zatrzymania wody. To wręcz przeciwnie, osusza nam kraj i te działania, ta susza pochodząca ze zmian klimatu, związana z pogodą, nakłada się nam na błędne działania, na od lat błędne działania ludzi, którzy no, ujarzmiają przyrodę, ujarzmiają rzeki, prostują, regulują, ujarzmiają, osuszają tereny bagienne, torfowiskowe. No to dzisiaj to jest, te działania są, dzisiaj można powiedzieć, no już wiemy, one są absurdalne. My natychmiast powinniśmy zwrotnicę w drugą stronę przesunąć, zacząć chronić retencję naturalną, odbudowywać tą retencję naturalną. No co to jest? No to jest szereg działań związanych od źródeł, prawda, rzek, czyli retencja glebowa, retencja w ściółce leśnej, retencja glebowa w rolnictwie powinna jakby rosnąć, retencja w dolinach rzek, prawda, czyli rzeka to nie powinno być tak ciek i dwa wały obok niego, jak na przykład nasza Ślęża, tu się ciągle odwołuje, bo chcemy tam ją trochę zrenaturyzować, tą Ślężę na Nowym Dworze, ona tam jest dokładnie tak wygląda. Rzeka powinna się wić, rzeka powinna mieć swoją dolinę. Ta dolina stanowi z różnymi przegłębieniami, prawda, z różnymi ekosystemami, stanowi też świetny bufor dla wody. Rzeka powinna mieć swoje mokradła właśnie, swoje takie bagniska. To też stanowi pewną gąbkę bufor dla wody. Myśmy to wszystko osuszyli, zniszczyli w rolnictwie dodatkowo, wycinając zalesienia śródpolne, zasypując oczka. No, krótko mówiąc, jest szereg błędów. Jasne. Panie Radosławie, to co na dzisiaj, co dzisiaj możemy... Co dzisiaj możemy zrobić, żeby odwrócić jeszcze ten bardzo niekorzystny, niepokojący trend? Natychmiast powinniśmy przyjąć plan rzeczywiście tej zmiany naturalnej, czyli takiej zdolności do, to jest jedna rzecz, to o czym powiedziałem, ale też zdolności do buforowania wody, czyli zatrzymywania wody i zasilania, uwaga, wód podziemnych. Tu chcę powiedzieć coś, czego sobie może mało zdajemy sprawę, ale że wody powierzchniowe są bardzo powiązane z wodami podziemnymi. I jak jest tak sucho, a mamy dobre zasoby wód podziemnych, w wielu krajach tak jest, to one powiązane są, że są wzajemne przepływy. To z tych wód podziemnych my zasilamy wtedy rzeki i zasilamy, prawda, nas też, naszą gospodarkę, ludzi. Jeśli tego nie ma, prawda, ta polityka idzie w złą stronę, to nam zaczyna brakować zasobów wód podziemnych. To o wysychaniu studni, to dotyczyło wód podziemnych, prawda. Czyli na tych Izerach i w wielu innych miejscach Polski wyschły studnie po prostu, bo nie było tego zasilania. Nie było tej retencji, prawda, za mało. Nasza gospodarka jakby poszła w złą stronę, taką rabunkową stronę. No i ten brak troski o wody podziemne, wiążący się z tym, że no przeciętnie bada się i ocenia się, że nawet ci, którzy mają pozwolenia wodoprawne, zużywają o 30% więcej wody niż mają w pozwoleniu, a wielu nie ma pozwoleń wodnoprawnych. Obserwuję, jak jest woda czerpana z rzek, też czasami powierzchniowych. Wrzuca się, prawda, tam agregat i pompuje się tą wodę na pola. Więc generalnie jest brak takiego poszanowania tej wody, brak troski o wody i podziemne,
i nasze powierzchniowe. Więc tu muszą nastąpić zmiany w rolnictwie, w leśnictwie. Musimy odstąpić od, no muszę o tym powiedzieć, od absurdalnego programu regulacji rzek i budowy zbiorników zaporowych, podkreślam, przez Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo, prawda, teraz Żeglugi Śródlądowej, prawda, które to robi tylko pod kątem nie suszy. To, co minister Grubarczyk mówi, no to po prostu no, woła o pomstę do nieba. To on proponuje kroki. Odwołam się, przepraszam, do historii, bo to ludzie szybciej zrozumieją. Trochę jak w dawnych czasach proponowano zawrócenie rzek syberyjskich. Obiecują, że jak tą wodę z tego Morza Aralskiego puścimy na tereny rolnicze, to będziemy mieli bawełnę, miejsca pracy i tak dalej. No skończyło się tak, że nie mieliśmy ani bawełny, ani miejsc pracy, a Morze Aralskie wyschło. Mhm. I budowa dróg wodnych w tej chwili na Wiśle, Odrze, łączenie tych kanałów, prawda, nie wiem, bo taki jest też plan, prawda, że to będzie międzynarodowa droga wodna łącząca Morze Bałtyckie z Morzem Czarnym, no, to jest projekt, który może był dobry 100 lat temu. Dzisiaj wydamy pieniądze, z tego nie mamy żadnej retencji. Taki zbiornik zaporowy, na przykładzie we Włocławku, proszę Państwa, on nie zasila żadnego gospodarstwa rolnego. On nie zasila żadnego gospodarstwa rolnego. Panie Radosławie, a jeśli nie zostaną podjęte te działania, o których Pan wcześniej wspomniał, to jak Pan przewiduje, prognozuje, co będzie w kolejnych latach, za rok, za dwa, za trzy, jaką będziemy mieć sytuację? I ja myślę, że będziemy mieli niestety coraz gorzej. I będziemy mieli racjonowaną wodę i będziemy mieli sytuację z beczkowozami w niektórych miejscach, prawda? Bo jak zabraknie wody do picia, no to trzeba będzie gdzieś tam przywozić. No ale gorzej jest, że jest też często tak, że czasem nie ma skąd przywozić tej wody, ale tych zasobów wodnych. No, także myślę, że no, ja to często, jeśli chodzi o przemysł wydobywczy, który no, jest tutaj, marnuje bardzo wielkie ilości wody i nie płaci za to, na przykład słynne górnictwo węgla brunatnego, pobiera wodę i zrzuca ją właściwie bezpowrotnie do rzek. Podczas naszym postulatem jako Koalicji Ratujmy Rzeki, bo to o czym mówię, to są pewne postulaty Koalicji Ratujmy Rzeki, byłoby, żeby te wody zatłaczać jednak do tych wód podziemnych, prawda, mają dobrą jakość, żeby ich nie wrzucać do rzeki, żeby nie płynęły do Bałtyku, tylko żeby zasilać nimi właśnie te wody podziemne na wypadek suszy. I to powinno być zadanie też takie przemysłu węglowego. Jak tego nie zrobimy, tych różnych działań, bo to jest szereg działań, no to niestety będzie sytuacja taka, że się przekonamy, że węgla nie da się pić, prawda? Węgla nie da się pić. A jakie jest też zagrożenie dla Wrocławia w kontekście suszy? No, Wrocław bazuje na zasobach wód z dosyć dobrych rzek, prawda? Czyli Nysy Kłodzkiej, zasobnych rzek, Nysy Kłodzkiej i Oławy. Wcześniej była to Oława, później zrobiono już parę lat wstecz dobrych, prawda? Taki przerzut z Nysy Kłodzkiej, który zasila Oławę i później nasze pola wodonośne. No i dzięki temu mamy nasze pola wodonośne są takim dobrym magazynem właśnie, dobrym magazynem też wód podziemnych, dobrej jakości, ale jak się zrobi sucho, to spożycie rośnie i nie wiadomo, prawda, czy w tych rzekach wystarczy wody, więc być może będzie sytuacja taka, że Wrocław też będzie musiał racjonować zużycie wody i będą apele, żeby nie podlewać ogródków, żeby się, nie wiem, prysznic brać tam raz na dwa raz na tydzień, prawda, nie. To, co się uśmiecham, ale to znam na przykład tą sytuację z Australii, gdzie obywatele no, mają wiedzę, że tak to jest, prawda? Stowarzyszenie EkoUnia wskazuje na zagrożenie pól irygacyjnych we Wrocławiu. Dlaczego? Tak. No, boimy się trochę, że ta susza, która jest też w naszym mieście i na tych polach irygacyjnych, które są, można powiedzieć, bardzo cennym, a może właśnie na mieście, to bezcennym terenem przyrodniczym. Jest tam około 2/3 gatunków lęgowych ptaków z Polski. 220 gatunków, coś w ogóle niewyobrażalnego. No może teraz mniej, bo nie nawadniamy tych pól, ale mogą stanowić świetny taki teren rekreacyjny, teren wyjątkowego zabytku kultury materialnej, bo to jest była oczyszczalnia ścieków, która ma ze 140 lat po niemiecka, która jest genialnym, prawda, rozwiązaniem, bo wszystko grawitacyjnie było rozsączane. No ale te różne elementy mówią o tym i jest taki postulat kilkunastu organizacji i naukowców, żeby objąć te tereny no, nawadnianiem, bo od 5 lat, jak oczyszczalnie ścieków przenieśliśmy do Janówka, przestały być nawadniane.
No i apelujemy do władz miasta, a szczególnie w tej sytuacji, no bo boimy się, że w tej chwili też może wybuchnąć jakiś niekontrolowany pożar albo ktoś podpali tak jak to na Biebrzy, co już się zdarzało. Zresztą w 2015 roku tam był wielki pożar, prawda, i te pola, pola właśnie irygacyjne płonęły, prawda, czy trzcinowiska i trawy, łąki na tych polach płonęły, więc to zagrożenie nie jest wydumane. Chcielibyśmy mieć, prawda, na terenie miasta coś takiego, co byłoby takim wilgotnym terenem, który by obniżał, też poprawiał jakby klimat, mikroklimat Wrocławia, dlatego że te wilgotne tereny obniżają temperaturę miasta, tej wyspy ciepła, jaką jest Wrocław. Przypomnę, że temperatura w takie upalne dni może się różnić o 9 stopni między centrum Wrocławia, a nawet 11 stopni, prawda, naukowcy mówią, a terenami podmiejskimi, czyli 16 kilometrów od centrum Wrocławia może pan mieć temperaturę 11 stopni niższą. Czy Państwo się zwróciliście do władz miasta w sprawie pól irygacyjnych o ochronę tego terenu? Tak, to nie tylko my, ale jak mówię, 16 organizacji wcześniej, naukowcy też. I co z tego wynika? Odbyła się Komisja Ochrony Środowiska z panem dyrektorem Karpińskim, prezydent jakby Zawada w tym brał udział. Mhm. Prezydent Sutryk teraz dyskutuje z nami na Facebooku, uważając, że to nie jest dobry pomysł, no ale chcemy go przekonać, że to jest dobry pomysł. Brakuje, panie redaktorze, prostej rzeczy. Trzeba podjąć decyzję, że z Odry około mniej więcej przeciętnie 1% średniego przepływu Odry będziemy pompować na te pola irygacyjne. Bo mówię specjalnie, że to jest 1%, bo ktoś mówi, że zabraknie wody w Odrze. No nie, to są wielkości rzędu 1,5 metra sześciennego na sekundę. To jest sporo, ale dzięki temu ten teren by ożył, prawda? I tak jak podałem te walory przyrodnicze, nie mamy żadnego rezerwatu na terenie Wrocławia, a są miasta, które, duże miasta mają takie rezerwaty. Byłby to jeden z największych rezerwatów w Polsce i czymś, znaczy to może być rezerwat, no taki jest postulat, żeby zrobić z tego rezerwat, ale może to być, nie wiem, inny teren, prawda, użytek ekologiczny. To jak zwał, tak zwał. Istotniejsze jest, żeby miasto chciało to wykorzystać do celów, bym powiedział, właśnie takich turystycznych, przyrodniczych, jako zabytek kultury. Ja jestem, wyobrażam sobie, że to byłby taki zasób, że do którego ludzie by przyjeżdżali, tak jak do słynnego ogrodu zoologicznego, prawda, we Wrocławiu, i byłby tej rangi, można powiedzieć, no tylko, że zwierzyna byłaby tam wolna i ptaki byłyby wolne już na tym obszarze. To może zamiast spierać się w mediach społecznościowych, trzeba po prostu usiąść i poważnie o tym porozmawiać. Tak, nawet powstało coś takiego, powstał pomysł, no, siedzimy teraz w domach, że być może takie webinarium trzeba byłoby, bo tak jak powtórzę, odbywały się na ten temat Komisja Ochrony Środowiska w Radzie Miasta z udziałem dyrektora Karpińskiego, prezydenta Zawady, organizacji pozarządowych, przedstawione różne postulaty. Skończyło się na tym, że brakuje właśnie tej decyzji, żeby no, nawadniać ten teren. I to szczególnie teraz to widać i szczególnie w tym kontekście zagrożeń, dlatego zabraliśmy głos. Chciałbym jeszcze zapytać, bo dopiero co tak naprawdę ponownie zostały otwarte lasy. Czy pan zakłada taki scenariusz, że trzeba będzie za chwilę z powrotem zamknąć dla bezpieczeństwa z powodu suszy? No niestety chciałbym tu być dobrym prorokiem, ale obawiam się, że jak wilgotność ściółki leśnej spadnie poniżej pewnego poziomu, a nadleśniczowie, leśniczowie oceniają to na bieżąco, no to zgodnie z ustawą o lasach i z przepisami nadleśniczy ma prawo ogłosić zakaz wstępu do lasu w swoim nadleśnictwie, czyli może nie wszędzie, nie w całym kraju, ale w tych takich bardzo suchych, prawda, miejscach, gdzie nie będzie opadów, deszczu i albo właśnie a ściółka bardzo wyschnie, no to możemy się spotkać z tym, że odblokowano nam lasy, ale za chwilę mogą być zablokowane, ale nie w całej, tak jak mówię, na szczęście nie, pewnie nie w całej Polsce, ale w tych wybranych, najbardziej zagrożonych nadleśnictwach. Tyle Radosław Gawlik, dziękuję bardzo. Oby nie. Dziękuję bardzo. Państwu dziękuję za uwagę, do zobaczenia.